Wiadukt komunikacyjny położony w dzielnicy Cesarskiej w centrum miasta, biegnący nad linią kolejową, został zaprojektowany i wybudowany w latach 1907-1908. Most powstał w ramach budowy trasy kolejowej Poznań-Toruń. W 1961 roku trzeba było go przebudować. Most teatralny w Poznaniu został wtedy przystosowany do przejazdu pod nim elektrycznych pociągów. Do roku 1989 po moście teatralnym jeździły nie tylko tramwaje, ale i samochody. Ze względu na swoje usytuowanie pomiędzy Teatrem Wielkim i Teatrem Nowym, most od początku nazywany był potocznie Teatralką. Dzielnica Zamkowa w Poznaniu powstała w miejscu likwidowanych obwarowań twierdzy Poznań. Genezą powstania była konieczność poprawy rozwoju przestrzennego miasta. Poznań należał do miast o wyjątkowo niekorzystnej strukturze przestrzennej, co nie wpływało korzystnie na chęć osiedlenia się tutaj przez państwowy korpus urzędniczy. Czas powstania dzielnicy to okres nasilonego procesu germanizacji ziem regionu Wielkopolski. Pierwszy plan rozwoju budownictwa monumentalnego powstał w 1890 roku. W 1904 roku cesarz Wilhelm II Hohenzollern powołał Królewską Komisję Rozbudowy Poznania, a już 20 sierpnia 1910 roku miasto zyskało tytuł rezydencjonalnego miasta Poznań, Reichsdenstadt, miasta rezydencji cesarza niemieckiego. W tym też dniu uroczyście poświęcono Zamek Cesarski. Założenia urbanistyczne stanowią przykład urbanistyki na najwyższym europejskim poziomie, wzorowanej na przykładzie Berlina i Wiednia. W skład oryginalnej zabudowy dzielnicy cesarskiej wchodzą m.in. Teatr Wielki, Plac Adama Mickiewicza, Kolegium Maius, Kolegium Minus. Na początku XX wieku zabudowa dzielnicy cesarskiej stała się dla mieszkańców Poznania wymarzonym miejscem spacerów i rekreacji. Plac imienia Adama Mickiewicza jest to centralny plac dzielnicy cesarskiej. Powstał w miejscu likwidowanych obwarowań twierdzy Poznań. Na placu i w jego bezpośrednim otoczeniu znajdują się od północy pomnik Adama Mickiewicza, park Adama Mickiewicza, Zamek Cesarski wraz z ogrodem zamkowym, Instytut Higieny, pomnik ofiar czerwca 1956 Jedność, Kolegium Minus, dawna Akademia Królewska, Akademia Muzyczna, dawny Dom Ewangelicki, Evangelisches Vereinshaus. Na Gwarnej ciągły gwar. Tytułowa ulica jest jedną z ważniejszych i bardziej ruchliwych w poznańskim Śródmieściu. Nazwa wywodzi się od gwarnego charakteru odbywającego się na niej ruchu ludzi i pojazdów. Początkowo nie nosiła wcale miana Gwarnej. Ulica wytyczona została w połowie XIX wieku. Gwarna jest chyba rekordzistką Poznania w ilości nadanych nazw. Od 1891 roku zamiast Obermühlenstraße nosiła nazwę Wiktoriastraße dla upamiętnienia wizyty w Poznaniu cesarzowej. W 1920 roku została po raz pierwszy ulicą Gwarną. Wkrótce po zamordowaniu przez ukraińskich nacjonalistów ministra polskiego rządu zmieniono jej nazwę w 1934 roku na ulicę Pierackiego. W okresie okupacji była to Leo-Schlegeter-Straße. Po wojnie nazwano ją ulicą Mielżyńskiego, w 1951 roku ulicą Lampego, aż wreszcie po 1989 roku stała się ponownie ulicą Gwarną. W 1880 roku przeprowadzono tędy odgałęzienie pierwszego konnego tramwaju. Do dziś jest to ważna trasa komunikacyjna. Jej charakter wyznaczają obecnie punkty handlowe, sklepy, restauracje i puby.
Nazwa ulicy Święty Marcin pochodzi z czasów pruskich. Sankt Martinstraße obejmowała odcinek od Placu Wiosny Ludów do rozebranej w 1901 roku bramy berlińskiej przy ulicy Kościuszki. Po zburzeniu bramy powstał zachowany do dziś dalszy odcinek ulicy wiodący na zachód. W wolnej Polsce nazwano go ulicą Wjazdową. Tędy wjeżdżano z dworca kolejowego do Śródmieścia. W czerwcu 1935 roku cała ta reprezentacyjna arteria Wjazdowa, Kaponiera, Zwierzyniecka, aż do Zoo została objęta nazwą Aleja Marszałka Piłsudskiego. Potem od 1945 do 1989 ulicę nazwano ulicą Czerwonej Armii, aż w końcu wrócono do pierwotnej nazwy ulicy Święty Marcin. Ulica Garncarska jest jedną z bardziej klimatycznych ulic Poznania. Mieści się ona pomiędzy ulicą Święty Marcin a ulicą Taczaka i wydaje się być jakby schowana przed miejskim gwarem. Jest to mało uczęszczana uliczka, która niektórych może przestraszyć swoim obskurnym i ciasnym charakterem, dla innych natomiast pełni rolę miejsca wyciszenia. W XIX wieku mieścił się tutaj lokalny ośrodek produkujący ceramikę, cieszący się dobrą renomą i zainteresowaniem koneserów sztuki. Pod koniec działalności w 1890 roku ulicę Garncarską zamieszkiwało jedynie 3 rzemieślników. Obecnie planuje się odrębną koncepcję zagospodarowania, mającą na celu nadanie jej przyjaznego dla mieszkańców i turystów charakteru. Kościół Świętego Marcina został zbudowany na fundamentach świątyni z 1253 roku, jeszcze przed lokacją miasta. Kościół był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Teren wokół świątyni był do połowy ubiegłego stulecia położony znacznie wyżej, stanowiąc eksponowany szczyt Góry Świętomarcińskiej, zajętej przez cmentarz. W 1856 roku podjęto roboty ziemne, w których stromy spad zmieniono na wielostopniowe schody. W 1927 roku, kiedy widok na kościół od strony północnej został odsłonięty po wykarczowaniu drzew na Alei Marcinkowskiego w wyniku budowy linii tramwajowej w tym rejonie, uznano, że świątynia musi być widoczna z daleka, a więc zbudowano 45-metrową wieżę oraz kościół ozdobiono płaskorzeźbą z piaskowca przedstawiającą patrona kościoła, świętego Marcina na koniu, jak głosi legenda o rogalach świętomarcińskich. W lutym 1945 roku świątynia doznała ogromnych zniszczeń. Runęło wszystko – wieża i sklepienia. Kościół był w kompletnej ruinie. Po wojnie przebudowano najbliższą okolicę kościoła. Jeszcze dużo przed wojną, bo w roku 1859 w ogrodzie przy kościele Świętego Marcina stanął pierwszy w Polsce pomnik Adama Mickiewicza, który został zniszczony w latach okupacji hitlerowskiej.